25. rocznicę wolnych wyborów w Polsce obchodzono dziś uroczyście w Pyrzowie. Przed urzędem gminy zebrali się przedstawiciele władz powiatowych, samorządowych, instytucji oraz szkolna młodzież i dzieci. 4 czerwca 89. rok to najważniejszy dzień w najnowszej historii Rzeczpospolitej. Odbyły się wówczas pierwsze od II wojny światowej częściowo wolne wybory parlamentarne, które rozpoczęły transformację ustrojową w kraju. O tej rocznicy pamiętano w Pyrzowie. Podczas swojego wystąpienia wójt Bożena Henczyca mówiła o mieszkańcach, którzy swoją odwagą, postawą obywatelską i wiarą w lepsze jutro także przyczynili się do tego, że dziś możemy żyć w wolnej Polsce. Wójt zwróciła się szczególnie do dzieci i młodzieży. Jak trudne to były czasy, wy na szczęście tego nie wiecie, bo tego nie pamiętacie. Ja wtedy miałam 13 lat i pamiętam jeszcze puste półki w sklepach, kolejki, tatę słuchającego w nocy Radia Wolna Europa i szarość wszystkiego. Wy od urodzenia żyjecie w wolnej ojczyźnie, ale nie znaczy to, że jesteście zwolnieni z obowiązku bycia dobrym obywatelem. Możecie dziś skorzystać z wolności w pełni tego słowa znaczeniu. O znaczeniu tej rocznicy mówił też starosta Włodzimierz Mazurkiewicz. 25 lat temu zdarzyła się rzecz niewiarygodna, zdarzył się prawdziwy cud. Polska dołączyła do rodziny krajów wolnych i tak naprawdę trochę tak trawestując słowa papieża, tu się wszystko zaczęło, tutaj właśnie w Polsce. Wszystko to zdarzyło się później, czyli demokracja, samorząd, wejście do Unii Europejskiej, czy wcześniej wyjście wojsk sowieckich. Wszystko to tak naprawdę było efektem 4 czerwca. Podczas uroczystości nie zapomniano mieszkańca gminy Pyrzów, którzy ćwierć wieku temu przyczynili się do tego, że dziś żyjemy w wolnym kraju. Przy urzędzie gminy posadzono też drzewo wolności. Dołączono do niej pamiątkową tabliczkę z napisem Drzewo Wolności posadzone z okazji 25. rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Mieszkańcy gminy Pyrzów 4 czerwca 2014. Delegacje złożyły też pod pomnikiem na placu przed urzędem gminy wiązanki kwiatów. Uwieńczeniem spotkania było wypuszczenie w niebo przez dzieci biało-czerwonych balonów.